Oczywiście musimy zwracać uwagę na taką deklarację, którą mamy podświetloną w linii 6 w naszym Visual Studio Code, ponieważ jeżeli chcielibyśmy tutaj podać kilka naszych zmiennych, na przykład vol 1, vol 2 i podać nasz wymuszony typ, to nie moglibyśmy zastosować takiego rozwiązania. Yes. Ponieważ odwołalibyśmy się wtedy do niekompatybilnych typów. Jeżeli sobie zobaczymy, to otrzymamy komunikat, że nasza oczywiście odwołuje się do tego naszej pierwszej zmiennej, czyli w tym przypadku naszej zmiennej vol 1, że jest ona innego typu niż przypuszczamy, czyli wymuszamy nasz typ. Musielibyśmy odnieść się do prawowitej wartości, czyli w tym przypadku nadać tą wartość na przykład w ten sposób. No i oczywiście tutaj otrzymamy komunikat o tym, że nasza zmienna, i oczywiście jak sobie zasejwujemy i uruchomimy jeszcze raz, że w tym przypadku nasze zmienne nie zostały użyte. Oczywiście obejściem na to jest na przykład wykorzystanie znaku podkreślenia. I kiedy uruchomimy nasz skrypt, on wykona się prawidłowo. Jednak można sobie pomyśleć, że lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu usunięcie tutaj tych zmiennych i tutaj tych zmiennych, których nie używamy. Oczywiście efekt tego będzie taki sam, a zawsze zmienne, które chcemy dodać, możemy po prostu dopisać. Oczywiście ma to swoje zastosowanie, na przykład kiedy mamy funkcję, która zwraca na przykład dwie wartości. Zwraca informację o tym, czy wykonał nasz się skrypt lub też się nie wykonał i wtedy na przykład zwraca dodatkowo kod tego błędu. I wtedy możemy właśnie zastosować taki zapis. Oczywiście o tym będziemy jeszcze rozmawiać w przypadku, kiedy będziemy rozmawiać o naszych funkcjach. Ale jest to dobre rozwiązanie, jeżeli na przykład dodaliśmy coś do naszego skryptu, a nie wykorzystujemy tego, a nie chcielibyśmy zanadto zmieniać w naszej konfiguracji. Czyli zawsze możemy użyć bezpośredniego podkreślenia z naszej klawiatury. Jeżeli chodzi o tą lekcję, to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego materiału.